Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Nie, to nie wiec partii męskich szowinistów. To protest antyaborcyjny i wzruszające przemówienie nowoczesnej posłanki towarzyszki Schering-Wielgus, która w tym prostym, szczerym haśle Dość dyktatury kobiet pokazała całemu światu, jak w praktyce wygląda realizacja postulatów wielkiej idei gender. Bo to, że kaczor dyktator uważa się za mężczyznę, to jeszcze o niczym nie świadczy. Prawdziwy postępowiec w każdej chwili może nazwać go kobietą. Jest to jego świeckie prawo, tak jak prawo do aborcji na życzenie i prawo do nieposiadania broni. Nie od dziś bowiem wiadomo, że prawdziwy ideał, o który walczą miliony feministek na całym świecie, to zatrzeć granice między płciami, zabić Downa zanim się narodzi i dać się zgwałcić bez ani jednego wystrzału. Najlepiej imigrantowi z egzotycznego kraju. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.